Witam, witam. It's Sunday, so it's time for tournament defense setup. This time, we have a 5-stars bloody battle with no fire faction. No red, so green will be strong color and blue will be weak. Bloody battle, so healing and resurrection have no effect. I always have issues with setting my defense on 5-stars bloody battles. There are many amazing heroes for this mode. I have few of them. But my defense usually struggle. The truth is that on legendary tournaments, many guys are using their main lineups. Let's be honest, some setups are OP in each mode. Maybe I should also set my main defense and hope for the best. Maybe. Let's see what I can set. To be honest, I would like to use three dark heroes, Forces, Dark Feather and Xi Ziying, but I think there's place only for two of them. So I will use Ferus as tank, Roach class, high direct damage and damage over time. Unfortunately, his core gives poison damage, but at least it can't override poison from Xi Ziying. That's why Xi Ziying on left flank as fast dispeller with deadly poison. Right flank Forces for taunt and minions. Right wing front for high damage. Unfortunately, his secondary effect won't work because there will be no boosted HP, and one more slot. I was thinking about Liu Bei for minions so it counterattack. Relius could be okay just for amazing buff. I was thinking about Matilda, because she can increase damage over time. Xiao Jing or Moonflower would be amazing, but I don't have Xia, and I haven't started building Moon yet. So let's go with Guardian Hippo. So maybe not enough sustain on this team, but we'll see. Yeah, this one is cool. This. Yeah. No legendary troops in tournaments, so yeah. Let me know what you think about this setup. Good luck on your fights, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju. W tym tygodniu to pięciogwiazdkowa krwawa jatka bez frakcji ognia. Nie ma czerwonego, więc zielony będzie silnym kolorem, a niebieski będzie słabym. Krwawa jatka, czyli leczenie i wskrzeszanie, nie działają. I zawsze mam problem z ustawieniem obrony do pięciogwiazdkowych krwawych jatek. Jest wiele świetnych postaci, jeśli chodzi o ten tryb i mam niektóre z nich, natomiast zazwyczaj moja obrona nie działa tu najlepiej. Prawda jest taka, że na tych legendarnych turniejach wielu graczy używa po prostu swoich najlepszych obron. Bądźmy szczerzy, niektóre z ustawień są po prostu przegięte w każdym trybie. I tu na szczęście nie będzie Hator, więc nie będzie możliwości jej parować z rodziną podróżników, ale oczywiście można innego buffera wrzucić. Natomiast może powinienem zrobić dokładnie to samo, czyli ustawić moją główną obronę, nie patrząc w ogóle na kolory i liczyć, że będzie działać. Może. Zobaczmy, co mogę ustawić. I tak szczerze to chciałbym użyć trzech postaci mroku i byłby to Forces, Ciemnopierz i Skorpionica, ale wydaje mi się, że jest tu miejsce tylko dla dwóch. I na tanka dam Ferusa, klasa łotrzyka, wysokie obrażenia bezpośrednie i obrażenia w czasie. Niestety jego rdzeń daje truciznę,
ale przynajmniej ta trucizna nie jest w stanie, a może jest w stanie. Chyba nie jest w stanie. Tak, nie jest w stanie nadpisać trucizny skorpionicy, ponieważ ta skorpionica jest nieodwoływalna. I dlatego skorpionica pójdzie na lewą flankę jako szybka dezaktywacja i zabójcze obrażenia od trucizny. Prawa flanka to będzie forces dla prowokacji i pomocników. Na prawym skrzydle będzie grał sobie liściu. Niestety jego dodatkowy efekt nie będzie działał, ponieważ w tym trybie nie będzie wzmocnionego życia. I został jeden slot. I tu zastanawiałem się, kogo dać. Właściwie to za liścia mogłem dać tu na prawo Liu Beja, a wtedy liściu by grał na lewej. Ale to mógłby być Liu Bei dla pomocników, którzy dają kontratak. Mógłby być to Relius tylko i wyłącznie dla swojego podbicia, żeby chronić mnie przed specami. Myślałem o tym, żeby zbudować synergię właśnie pod obrażenia w czasie Ferusa i Xizi Ying i wrzucić Matyldę. Raz, że nakłada potwory, a dwa, że te potwory. Potwory czy. Wrogą mafinkę, wiązka zadaje tarara. Tak, uderzenia tych potworów zwiększają obrażenia od obrażeń w czasie, więc ona mogłaby tu fajnie działać. Trucizna by biła za jakieś 700 naturę, także to byłby jakiś kosmos, plus krwawienie od Ferusa. Shao Jing byłby tu idealny, albo Moonflower, ale nie mam Sha i nie zacząłem jeszcze budować Moonflowera, więc wrzućmy tu Hipka. Także ta drużyna może nie ma jakoś dużo wytrzymałości. Forces chroni tylko trzy postacie, ale zobaczymy. Tu dajmy tak i tak. Dobra. Także dajcie znać, co myślicie o takim ustawieniu. Powodzenia w waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.